Czy w mieście zamieszkają repatrianci z Kazachstanu? Samorząd przystąpił do próby przyjęcia 6-osobowej rodziny do Wałcza. Jak na pomysł ugoszczenia repatriantów reagują mieszkańcy? Ja się piszę, mi ukończę. Ja też mam rodziców ze wschodu. Mają swoje korzenie, może swojej tej polskości, chcą być bliżej, nie? Oczywiście, ci mogą być, bo inni z innych państw nie. Z pomysłu przyjęcia repatriantów zadowolona jest burmistrz miasta. Otrzymała ona list od rodziny chcącej zamieszkać w Wałczu. Myślę, że bez problemu się u nas zaadoptują. Ta ich polskość jest tam mocno podkreślana. Świadczy zwłaszcza ten treść i słownictwo, które było w tym piśmie przewodnim. Urząd Miasta przygotowuje dla 6-osobowej rodziny prawie 80-metrowe mieszkanie przy ulicy Kołobrzeskiej. Dzięki wsparciu z rządowego programu samorząd miejski otrzyma ponad 100 tysięcy złotych na przygotowanie dla nich lokalu. O tym, czy Wałcz przyjmie repatriantów, zdecydują radni, którzy na najbliższej sesji mają podjąć stosowną uchwałę.